Halo, halo. Dzień dobry. Z tej strony Pomidor. Jak widzicie, tutaj coś interesującego się dzieje, co nie? Mianowicie, co to za tło? Czy ty w tym momencie podpierdziłeś serię za kolakowi, Pomidor? No cóż. Postanowiłem, że jako iż robię serię Co by było gdyby, którą doskonale znacie, a jak nie, to polecam zapoznać się z serią tych filmów, bo uważam, że jest bardzo warto zapoznać się z nimi, to stwierdziłem, że zrobię taki film, w którym przedstawię, jak wyglądałby konflikt Carrie oraz Heather. W odniesieniu do pierwszego odcinka, gdzie omawiałem Carrie w pierwszym sezonie, no i do odcinka siódmego, gdzie Devina omawiałem w pierwszym sezonie. Tak więc, nie będę tych postaci tutaj wam przedstawiał po raz kolejny, bo szczegóły macie w tamtych filmach. Więc tak, Carrie vs. Heather. To byłby bardzo interesujący pojedynek. Ponieważ załóżmy, że fabuła z tych moich filmów, gdzie Carrie i Devin byliby w pierwszym sezonie, się spełniła i wyszłoby, że zamiast intrygi na Trencie i Gwen, to wyszłaby intryga na Carrie i Devina. Cóż, pojedynek między Carrie a Heather byłby bardzo mocny w mojej opinii. Dla niektórych Carrie może być słodką dziewczynką, która nie potrafi się bić i raczej jest ostatnią osobą, która komukolwiek by wpierdol spuściła, ale uwierzcie mi, jak już parę razy można było zobaczyć zdenerwowaną ją, to bez wątpienia ona by tam rozszarpała Heather na miejscu. Poza tym miałaby motyw, żeby wpierdol spuścić Heather, więc to byłby bardzo ciekawy pojedynek, a ja bardzo lubię dramaturgię i bardzo lubię, jak ktoś tam, kurde, z kimś się klepie. Jedno jest też tutaj pewne. Na pewno na bank taka leszałna Gwen i parę innych osób, które bardzo nie lubi Heather, zobaczyłyby okazję, by zrobić sojusz z Carrie i wykopać Heather, co mogłoby mieć miejsce i byłoby bardzo, ale to bardzo fajne. Chociaż znając naszych twórców, w sensie mam tutaj na myśli Fresh TV, to zrobiliby zupełnie co innego i zrobiliby tak, że Heather zrobiłaby wszystko, by wykopać Carrie, no bo znając szczęście, ona by wyszła na tym cało, a przy okazji właśnie zrobiłaby wszystko, by Carrie wyleciała i dostałaby przy okazji bęcki na sam koniec. No nic, uważam, że Heather dostałaby wpierdol stulecia, a jak nie stulecia, to może straciłaby swój ząbek, tak jak to było w totalnej porażce w trasie. I to by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek specjalny z mojej strony. Nowe osoby zapraszamy do subskrypcji kanału oraz kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkich filmach, jakie tu publikujemy. No i zostawcie łapkę w górę, jak się spodobało. To by było na tyle. Na razie, trzymajcie się, cześć i do następnego razu.